Ostatni odcinek remontowych rewolucji w kamienicach to był istny tour po mieście. Zajrzeliśmy do kociej kawiarni i Lody Bosco, gdzie dostaliśmy kolejne potwierdzenie, że pandemia nie ma żadnych szans z ruchem turystycznym, a gastronomia i wszystkie inne atrakcje mają się świetnie. Ulice toruńskiej Starówki są wypełnione po brzegi turystami z całego świata, bo granice Polski zostały już otwarte, co jest dodatkowym wsparciem dla gospodarki. Udało nam się złapać jeszcze kilku turystów, a dzięki ich opiniom apartamenty w Miodowej Faktorii już wkrótce będą idealnym odzwierciedleniem potrzeb przyszłych przyjezdnych. A na budowie właśnie trwa odbudowa poddasza. Spójrzcie na to rozwiązanie. Proste, praktyczne, a usprawnia wciąganie 200-kilogramowych belek na sam szczyt Miodowej Faktorii. Proste rozwiązania zawsze są najlepsze. Na tą przestrzeń aktualnie ma wejście zaledwie 5 pracowników, którzy muszą nosić szelki dla bezpieczeństwa, które są przywiązywane do linek, do belek, które stanowią zabezpieczenie dla ich życia i zdrowia. Jest to o tyle ważne, że wprowadziliśmy nawet tak zwanego człowieka, który jest sprawdzającym. Tak jak na stacjach benzynowych odhaczamy, czy toaleta jest wyczyszczona, jest zmyta w odpowiedni sposób, tak u nas 3 razy w ciągu dnia przychodzi tak zwany sygnalista, który sprawdza, czy panowie mają szelki, a na koniec tygodnia są nagrodzeni za to, że dbają o swoje zdrowie i życie. Lepiej nagradzać, aniżeli egzekwować, bo są to zbyt ważne rzeczy, aby wyciągać jeszcze z tego konsekwencje. To każdemu musi zależeć na tym, aby prace przebiegły bardzo sprawnie i bezpiecznie. Okej, wróćmy teraz na ulicę i zapytajmy naszych tubylców i przechodniów przypadkowych, co sądzą o remoncie, rewitalizacji kamienic i o turystyce w tym pięknym mieście. Dlaczego wybraliście apartament zamiast hotelu? My jesteśmy w czwórkę. Jesteśmy w czwórkę i spełnią nasze oczekiwania, że tak powiem. I poza tym my jesteśmy bardzo blisko, dużo bo tam uliczkę dalej. Wszędzie jest wszędzie blisko. Mamy blisko i rozumiem. Czujemy się swobodnie, nie musimy stać o 8 na śniadanie, tylko regulujemy sobie ten problem. Super. Pytamy o to dlatego, bo właśnie tworząc serial Remontowa Rewolucja remontujemy stare kamienice w tym mieście. Ja nie widziałam takiego pięknego. Tak. Nie, nie byłam, ale mało jest naprawdę takich miast, które miały tak ładnie wyremontowane kamienice. Powiedz, jak oceniasz poziom rewitalizacji kamienic? Czy jeszcze dużo jest do zrobienia, czy już dużo jest zrobionych kamienic takich ładnych, stylowych, zachowanymi? Myślę, że mniej jest jednak tych zrobionych niż nie. Tutaj na Starówce są w miarę uporządkowane, powiedzmy, kamienice, ale dalej, na przykład na Bydgoskim Przedmieściu jest bardzo dużo kamienic, to tam to wygląda bardzo słabo. No, dużo do wymagania jest jeszcze. Toruń wybraliśmy dlatego, że jest fajnym miastem. Że jest fajnym miastem. 10 lat temu tu byłam, bardzo mi się podobało i teraz powtórzyliśmy. Na tym etapie remontowych rewolucji w Miodowej Faktorii nastawiliśmy się na rozmowę z przypadkowymi ludźmi, ponieważ to zabieg, który zawsze uczy czegoś nowego i pokazuje inny punkt widzenia, a dla rozwoju biznesu prawdziwe potrzeby ludzi są najcenniejsze. Warto rozmawiać. By wyciągnąć jeszcze dokładniejsze wnioski, przejdziemy się do kolejnej restauracji, która posiada również swoje apartamenty. Takie połączenie w Toruniu staje się już standardem. Sprawdźmy dlaczego. Jesteśmy przed budynkiem, którego przeznaczenie zostało zmienione w sposób diametralny. Ten obiekt przeżył prawdziwą metamorfozę. Tu dopiero są remontowe rewolucje. Idziemy zobaczyć. Cześć, miło Cię widzieć. Zanim sobie zagościmy w restauracji, zaproszę Cię najpierw do apartamentu. Pokażę Ci to, co najlepsze. Z ciekawością zobaczę. No i Tomku, to jest właśnie apartament 8, o którym Ci opowiadałem. Wow, naprawdę robi wrażenie. A z jakiego okresu jest ten budynek? Budynek jest z XVII wieku. Z tego czasu funkcjonował jako spichlerz. Mhm. Wiadomo, Wisła, punkt tranzytowy, znajdujemy się obok Wisły. Przechowywano tutaj żywność, przechowywano tutaj mąkę. Dlatego restauracja, apartamenty, mąkę. No tak, jak najbardziej spójne. Widzę leciwe schody, tak?
One zostały odrestaurowane, tak? Tak. Właściciel, i konserwator i tutaj wszyscy dołożyli wszelkich starań, żeby zachować oryginalność i prawdziwość tego budynku. Stąd są schody w tym pięknym apartamencie i są jeden z najstarszych elementów w całym budynku. Mhm, okej. Okay. Z tego co słyszałem i czytałem w prasie, to te belki zostały rewitalizowane przez rodowitych górali, tak? Tak, oczywiście. Właściciele dołożyli wszelkich starań, żeby fachowcy od danych elementów rewitalizowali dane elementy. Stąd właśnie górale rewitalizowali nam te belki. To są duże ciekawostki. Tak, tak, tak. A czy prawdą jest to, że budynek był lewarowany? Tak, ze względu na glebę, na której się znajdujemy, robiła nam się kolejna krzywa wieża, która znajduje się naprzeciwko. Budynek musiał być lewarowany, naprostowany, zanim tutaj zaczęły być prowadzone jakiekolwiek prace. No tak, ale żeby powstało takie cacko, to trzeba trochę pracy. Ile czasu trwało zrobienie takiego adresu? Bardzo dużo, bo to było okres 12 lat. Najpierw powstała restauracja, kolejnym elementem były apartamenty. Mhm. Może pokażę ci teraz to serducho, od którego się zaczęło, czyli naszą restaurację. Okej, okay. Dobrze, to idziemy. Chodźmy. Wiesz co, zanim ci pokażę restaurację, wejdźmy może jeszcze do apartamentu obok. Apartament 9, spójrz. Okay. Ten apartament zmieści nawet 4 osoby. Mam tutaj rozkładaną kanapę, tutaj jest sypialnia dla dwóch osób. Jest bardzo fajny, przyjemny, w super stylu. Każdy apartament charakteryzuje inny kolor, tu na przykład czerwony. Każdy apartament ma pełne wyposażenie, znajdziesz tutaj płytę indukcyjną, przez kawę, herbatę, wodę. Wow, Paweł, ale przestrzeń. Szok. Tak, tak, to są te elementy, o których dziś już tutaj wspominaliśmy. Te belki, proszę spojrzeć na tą cegłę, na to wszystko, co się znajduje, jak najwięcej oryginalności oddane w tym apartamencie. Powiem ci, że dlatego kocham kamienicę, bo zawsze tutaj coś nas może zaskoczyć pozytywnie. Super, są niesamowite smaczki. Okej, okay. Idziemy wypić wodę. Zapraszam, chodźcie. Rozmawialiśmy już o sprzedaży poprzez emocje. Właściciele tych apartamentów doskonale wiedzą, jak zachwycić odwiedzających Toruń. Każdy z nich posiada piękne witraże, które nawiązują do lokalnej architektury. Zostały wykonane w bardzo charakterystycznych kolorach. Coś czujemy, że to jest bardzo ciekawe miejsce na mapie Torunia, gdzie można pysznie zjeść, odprężyć się i wyspać w pięknym wnętrzu. Świat cały czas nas zaskakuje. Jesteśmy po dziwnej sytuacji gospodarczej, ale widzę, że w restauracjach i w hotelach, w apartamentach są goście. I Paweł właśnie, jak to odnotowujesz statystycznie? Sytuacja gospodarcza w waszej restauracji kwiecień versus teraz, 2 miesiące później, czyli w czerwcu. Tak, w bardzo dużym skrócie mówiąc, ująłbym to, wracamy do normy. Mhm. Ale nazwałbym ten okres nową normalnością. Wracamy do nowej normy, musimy troszkę się przebranżowić, oswoić się z nowymi rzeczami. Przede wszystkim zmienił nam się nasz gość, który często był turystą z zagranicy. Torun jako piękne miasto, wpisane na listę UNESCO. Gościł wielu gości z Niemiec, z Japonii, z Hiszpanii i tak dalej na chwilę obecną. Bazujemy na lokalnym turyście, ale rozmawiając z turystami, którzy przybywają do naszych apartamentów czy naszej restauracji, mogę wywnioskować, że naszych lokalnych gości zamiast planować wyjazd za granicę, planują do pięknych miast, żeby odwiedzić piękne miejsca, które są po prostu w Polsce. No fakt, no. Jakby nie patrzeć, dużo ludzi jeździ po świecie, a zapomniało o pięknych walorach swojego kraju. Paweł, bo ty kupowałeś się u mnie mieszkanie jakieś 5-6 lat temu. Ty przyjechałeś do Torunia, czy jesteś rodowitym Torunianem? Powiedziałbym nawet, że jestem lokalnym patriotą. Kocham Toruń, ten Toruń mam mocno w sercu. Mimo tego, że czasami gdzieś tutaj chciałbym uciec, bo mam wrażenie tej małej miasteczkowości. Przychodzi moment, że wtedy serce się odzywa. Lokalny patriot. Czyli pochodzisz z tego miasta. To mnie zaskoczyłeś, myślałem, że się przeprowadzałeś tutaj. A w takim razie, dlaczego warto przyjechać do Torunia, jakbyś powiedział jako torunianin? Dlaczego warto przyjechać do Torunia? Jesteśmy w Mące, właśnie dlatego. No tak. To przede wszystkim. To jest taka pierwsza rzecz, o której wspomnę, ale Toruń sam w sobie posiada dużo ciekawych atrakcji turystycznych.
dużo muzeów, dużo, świetna architektura, ciekawa starówka, piękna panorama. Aha. Do tego są fajne obiekty sportowe, odbywa się dużo sportowych tutaj wydarzeń wszelakich, dużo koncertów. Mamy Centrum Kongresowe Jordanki, mamy teatr. Jest wiele miejsc kulturalnych, gdzie można miło i fajnie spędzić czas z dziećmi, bez dzieci. Dla każdego znajdzie się fajna atrakcja. Tak. Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, że jest to takie miasto na mapie Polski dość strategiczne, bo jest blisko z Łodzi, z Poznania, z Warszawy, z Trójmiasta, Bydgoszcz w sąsiedztwie, także jest to takie dla Polski Północnej na pewno strategiczne miejsce, usytuowane dość w środku, na zewnątrz te duże aglomeracje. A dlaczego warto przyjechać do waszych apartamentów, do waszej restauracji? Dlaczego warto do nas przyjechać? Tak. Trzeba przyjść, zobaczyć, posmakować. To jest po pierwsze. Druga sprawa to przede wszystkim nasza architektura, nasze wnętrze, które są projektowane przez Pawła Tatarę, razem ze studiem z Wrocławia znamy się, oraz przez naszego szefa kuchni, który robi małe cuda, jest architektem smaku, pan Paweł Zasławski, który naprawdę tworzy niesamowite rzeczy, jest otwarty na wszelkie diety, wegańska, wegetariańska, do tego potrafi kuchnię tradycyjną zinterpretować już w zupełnie nowy sposób, dać poczuć ciekawość, po prostu zbudzić nasze kubki smakowe, a ludzie stąd wychodzą uśmiechnięci, zadowoleni. Tomku, sam o tym wiesz. Zgadza się. Czyli z tego, co usłyszałem, to reprezentujecie tutaj i dajecie możliwość doświadczyć turystom takiego kunsztu architektonicznego oraz kunsztu smakowego, tak? Dokładnie. To wszystko jeszcze podgrzewamy atmosferą, którą tutaj tworzymy. Fajną ekipą, zgraną, fajnych ludzi. No i to wszystko nam daje mąkę, po prostu restaurację mąkę, apartamenty mąkę. To wydaje mi się, że tym wątkiem zakończymy i zaprosimy turystów do odwiedzania Torunia. To miejsce zdecydowanie zasługuje na gromkie brawa. Kto jeszcze nie doświadczył przyjemności mąki, to już prawdopodobnie wie, jaki będzie kolejny kierunek jego kulinarnej wycieczki po pięknych wnętrzach i wyjątkowych smakach. Za nami kilka rozmów z turystami, z mieszkańcami Torunia, z lokalnymi przedsiębiorcami. Jakie wnioski można wyciągnąć? Ano na pewno takie, że ruch turystyczny śmiga, przedsiębiorcy mają ręce pełne roboty, a apartamenty już nie mają żadnych przestojów w historii wynajmu. To świetna informacja. Jak widzicie, ja też jestem z plecakiem, niczym turysta. Co prawda jestem u siebie, ale noszę tam codzienne atrybuty. Akcja Wspieram Gastro ma na celu pomóc jakże dotkniętej branży epidemią, która znalazła się w trudnej sytuacji. Chcemy namówić wszystkich, abyście wspierali swoich, abyście podróżowali po polskich szlakach, abyście odwiedzali polskie miasta, abyście wspierali polską kulturę, gospodarkę, turystykę. Jeśli podoba Wam się to, co dla Was nagrywam, zasubskrybujcie ten kanał i pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o kolejnym odcinku.